piątkowe popołudnie wszyscy, którym sztuka nie jest obojętna, mogli uczestniczyć w jednej z najważniejszych wystaw organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Mowa o wystawie Nabytki Muzealne 2019, które prezentuje rok wytężonej pracy tej muzealnej instytucji. A podczas tego wydarzenia było co podziwiać, ponieważ prezentowane eksponaty to najcenniejsze i najciekawsze obiekty, którymi Muzeum Okręgowe może się poszczycić, a olbrzymią rolę tej wystawy podkreśla dyrektor muzeum dr Dominik Kacper-Płaza. Prezentujemy rzeczy, które nabyliśmy w zeszłym roku, pozyskaliśmy, otrzymaliśmy jako dary, a to jest nasz podstawowy obowiązek jako muzeum, żeby gromadzić zbiory i uważam, że właśnie zaprezentowanie najciekawszych, najbardziej takich interesujących przedmiotów jest bardzo potrzebne, żeby mieszkańcy, turyści i nasi organizatorzy widzieli, co robimy, po co to robimy i jakie przedmioty możemy pozyskać. Wystawa jest przekrojowa, prezentuje bardzo duże zróżnicowanie przedmiotów, bo są to m.in. zabytki archeologiczne pozyskiwane z przekazów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, są dary do działu sztuki, są przekazy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, dokumenty, które kupiliśmy, to jest całe spektrum przedmiotów, również figurki etnograficzne, bardzo kolorowe, przepięknie wyglądające w gablotach, także rzeczywiście jest to niezwykłe, szerokie spektrum, tak jak działalność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jest niezwykle szeroka, także tutaj to doskonale widać, czym muzeum się zajmuje. Wśród najważniejszych eksponatów znalazły się m.in. drewniane figurki wykonane przez Henryka Cichowskiego, przekazy depozytowe z archeologicznych badań powierzchniowych w okolicach Królewskiego Miasta oraz numizmaty przekazane przez Narodowy Bank Polski. Ważnym dokumentem znajdującym swoje miejsce na przygotowanej wystawie jest również umowa z 1715 roku sporządzona pomiędzy małżonkami grzybowskimi. Na ekspozycję trafiły również meble z placówek dyplomatycznych i obrazy znakomitych malarzy takich jak Zbigniew Karpiński czy Jan Kulikowski i Jerzy Potrzebowski. Wystawę wzbogaca również album fotograficzny Martwa Natura, który został przekazany do Sandomierskiego Muzeum Okręgowego przez Cezarego Łutowicza. Otwarciu tej ekspozycji towarzyszyło wiele gratulacji i podziękowań od związanych z tą instytucją współorganizatorów i darczyńców. Ekspozycja zgromadzonych nabytków muzealnych będzie dostępna dla zwiedzających do końca marca tego roku, a można się z nią zapoznać w sali wystaw czasowych w Zamku Królewskiego w Sandomierzu.